raz pierwszy zagościły w Łodzi. W pofabrycznych przestrzeniach OFF Piotrkowska przez cały dzień można było oglądać i kupować towary określane mianem najlepszego polskiego designu. Goście z Polski przyjechali na specjalne zaproszenie Łódź Design Festival. Monika Strześniewska. Światowej klasy porcelana, pościele we wzór słomy, własnoręcznie wykonane meble, najnowsze książki o sztuce czy plakaty i grafiki młodych polskich projektantów. To wszystko można było dziś zobaczyć i kupić. Wystawcy sami się do nas zgłaszają, my robimy też selekcję, zgłoszeń jest zawsze znacznie więcej niż miejsca, ale też staramy się dobierać tych wystawców pod kątem takim też, żeby to wszystko spójnie wyglądało. Myślę, że jest to świetne miejsce, fajna lokalizacja, fajna architektura i takie skupienie tych najlepszych polskich marek z dziedziny właśnie designu. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas targów goście mogli obejrzeć produkty i porozmawiać z ich twórcami. Niektórzy przyjechali na targi specjalnie, inni przyszli przypadkiem. Wszyscy jednak chwalili przedsięwzięcie. Jest tutaj mnóstwo bardzo ładnych przedmiotów, ładnych rzeczy, pomysłowe wykonanie. Niektóre rzeczy odtworzone, niektóre stworzone przez wprawną rękę i pomysł artysty. Dzisiejsze Targi Rzeczy Ładnych są trzecią edycją. Dwie pierwsze zorganizowane były w Warszawie, gdzie spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i publiczności. Jeśli podobnie będzie w Łodzi, niewykluczone, że organizatorzy zagoszczą u nas ponownie. Łódź Design Festival to nie tylko atrakcje dla dorosłych. Trudnej sztuki tworzenia niezwykłych rzeczy z prostych materiałów uczą się też najmłodsi. Monika.